Znowu wydajesz pieniądze na głupoty. Po co ci jest 15 szminka? Nieprawda. Gdybyśmy zaoszczędzili na twoich płynach do mycia samochodu, dawno mielibyśmy nowy odkurzacz. Czy znacie skądś takie dyskusje? Pojawiają się w każdym domu. Zapytaliśmy warszawiaków, na czym ich zdaniem można by zaoszczędzić, jeśli chodzi o wydatki partnera lub partnerki. Z których wydatków twojej dziewczyny można by zrezygnować i zaoszczędzić? Nie mogę tego powiedzieć. Nie może, bo nie mogę. Okej, rozumiem. Ja też bym się bał. No, myślę, że ciuchy. Proszki do prania. Zbędnych artykułów gospodarstwa domowego. Jakichś bzdetów typu zaparzaczka do herbaty. Spiwkę. Spiwka. Tak. Aha. Jeszcze... Spiwka musi być. Czy pani chłopak wydaje czasem pieniądze na głupoty? Tak, właśnie. Właśnie. Wypraszam sobie. Jak to, nie zgadzasz się? No nie, deska jest dobrym wydatkiem. Średnio. Mój mąż na przykład jest gadżeciarzem. O. Ma 3 lutownice. Więc myślę, że co najmniej z 2 mógłby zrezygnować. No jakieś kolejne pierścionki, naszyjniki, kolczyki. Na pewno z części motoryzacyjnych, bo to w ogóle jest taki absurd u facetów. A tu kupię sobie motor, sprzedam samochód, kupię sobie motor, bo robi się fajna pogoda i zaczyna się zajawka na motor. Książki. Książki. Mhm. Ile potrafi przekulać? 100? No to spokojnie. Bez przesady. Ludzie i kosmetyki najbardziej lubią. I później nie ma gdzie tego trzymać. Albo torebki. I jest straszny problem. A poza tym, to jak się ma wymagającą żonę i jeszcze trzeba te buty czyścić, no to jest dopiero problem. Drugą rzeczą są, słuchajcie, perfumy. Nie, wszystkie elektroniczne rzeczy. Z czego można było zrezygnować? Kobiety mają manię butów. No, zegarki. Zegarki. Tak jest. No ale no to musi wiedzieć, o no, której przyjść na randkę z panią. Ile można mieć zegarków, proszę pana? Piwo. Alkohole. Wszelkiego rodzaju. Nie, zamiast tej lutownicy, co na przykład można by kupić? Zamiast 2 lutownic, coś fajnego dla mnie na przykład. Perfumy. Na przykład na jakąś wycieczkę. Jakby wpadł na pomysł, żeby zabrać się mnie na przykład na 2-dniową wycieczkę do Francji albo gdzieś do Wenecji, zamiast kupić sobie kolejnego tableta albo jakąś grę komputerową. No na pewno jakąś willę z basenem by się odłożyło, nie? No, albo i dwie. Albo i dwie, albo samochód.